Witamy w cyklu spotkań z wychowankami Bałtyku Koszalin. Teraz błyskawicznie doskoczyli. Próba gry na wyprzedzenie, ale już Stępnik urywa się i gol! I gol! I to chyba wszystko już zostaje rozstrzygnięte. Adrian Przyborek po pięknej akcji, jakżeż odważnej, Miłosza Stępnika. Adrian Przyborek, chłopak z rocznika 2-7. Z powodzeniem grający z zawodnikami 2 lata starszymi na 3-1 dla Koszalina. A zaczęło się od wspaniałego przechwytu na własnej połowie, bardzo szybkie wyprowadzenie piłki, mądre zagranie wzdłuż bramki, gdzie zdążył jego kolega zamknąć tą akcję i mamy wynik 3-1. Dzień dobry, jestem Adrian Przyborek, mam 15 lat i aktualnie gram w Pogoni Szczecin. Zanim był Bałtyk Koszalin, grałeś w Sianowie, tak? Pamiętasz swoje początki? Pamiętam wszystko. Co pamiętam, to że pierwsze treningi zaczynałem z 4 lata starszymi chłopakami. Nawet nie wiedziałem o tym, ale od razu byłem rzucony tak naprawdę na głęboką wodę i od razu właśnie z rocznikiem 2-3 zaczynałem grać w piłkę. Wow, taki mały kajtek w za dużym stroju. Dokładnie tak. A powiedz mi, ile ten miałeś lat? 5, tak. A jak to się zaczęło, zanim do klubu trafiłeś? No to zaczęło się tak, że był turniej właśnie w Sianowie i dziadek postanowił, że po prostu mnie na niego zabierze. No i tak mi się spodobało, że postanowiłem, że chcę grać w piłkę. Wcześniej trochę grałeś z dziadkiem, bo dziadek też był piłkarz, bramkarzem. A mama też ma przygodę piłkarską ze sobą. Może amatorsko. Ale też miała styczność z piłką, tak. Czyli genów nie oszukasz? No nie, niestety. No i jeszcze w rodzinie masz brata, który też sportowcem jest. Tak, judo. Krystian, sportowiec roku. W 8 pułku przeciwlotniczym w sekcji judo. To pozdrawiamy sportową rodzinkę. Czy pamiętasz swoje przejście do Bałtyku? Czy to robiło jakąś różnicę dla ciebie? Myślę, że za dużej różnicy mi to nie robiło, bo już byłem po prostu tak przygotowany, że grając z 4 lata starszymi chłopakami, no to za dużej różnicy nie robiło mi granie w tym samym roczniku. Chociaż wiadomo, no, nowy klub, no to zawsze jakieś takie początki były cięższe, ale z czasem już wszystko zaczynało się układać. Jako mniejszy fizycznie zawodnik i o głowę często niższy od kolegów, na początku nie dostawałeś wszystkich minut, tak? Myślę, że to normalne. 4 lata młodszy zawodnik, no to... Nie miałeś z tym problemu? Rozumiałeś? Tak, no myślę, nawet nie myślałem, że no po prostu mogę grać, bo widziałem, jak wyglądają ci chłopacy i też nawet trener ze mną rozmawiał, że też trochę się o mnie obawiają, ale wiadomo, tam na końcówki meczów dostawałem te końcówki i po prostu z czasem zaczynałem grać już od pierwszych minut. I wchodziły brameczki, nie? Na tych końcówkach. Wtedy. Chciałbyś pozdrowić kumpli z pierwszego zespołu, w którym grałeś, trenowałeś, pamiętasz kilka nazwisk? Kilka pamiętam. Patryk Polkowski, Dominik Chodkowski, Mateusz Wróblewski, Maciej Zachniak, Mateusz Zachniak. Ale w ogóle w piłę. Kto jeszcze został w piłce? Patryk właśnie ostatnio kontuzję dostał. Chyba Mateusz Wróblewski to w Gwardii w czwartej lidze. Z tego co pamiętam, to tyle. I chyba Dominik Chodkowski. Mhm. Bałtyku Koszalin też grał ze starszymi, tak? Od razu nie... No widać, masz to coś, więc nie grałeś z rówieśnikami. Też 2-3 lata starsi koledzy, tak? Tak, no, na początku wiadomo, do swojego rocznika trafiłem, gdzie te pierwsze miesiące, czy tam pierwszy rok grałem ze swoim rocznikiem, ale po prostu trenerzy zauważyli, że po prostu... Jesteś gotów grać wyżej. Tak, no i dostałem taką szansę i tak zostało już. Do końca swojej przygody z Bałtykiem grałem w rocznikach wyżej. Ulubieni kumple z bałtykowej ekipy, z którymi się nadal trzymasz? To wszyscy. Znaczy no, może nie wszyscy, ale z większością próbuję trzymać kontakt. I... Fajny rocznik, fajna ekipa, nie? Dokładnie, no 2-7. Rocznik mieli się naprawdę mocny.
Wygraliście kilka turniejów, zazwyczaj dostawałeś zawodnika turnieju. Czy czujesz jakąś presję z tym związaną? Czy masz nadal radość w graniu, jak to u ciebie wygląda? Nie, dla mnie bardziej właśnie mnie to buduje, także że ludzie patrzą na mnie i po prostu podziwiają mnie. Wiadomo, dopiero 15 lat, ale no, już taka otoczka jest trochę tego piłkarskiego świata, ale jeszcze dużo przede mną. Pierwsze takie medialne szum wokół ciebie to chyba Tim Bark i te finały i te piękne zdjęcia ze strzałem z przewrotki. Znaczy no to tak na początku, ale to też za dużego szumu myślę, że nie zrobiło. Myślę, że bardziej mecze w reprezentacji, bardziej głośni było u mnie. A w swoim dorobku masz 9 meczów reprezentacyjnych i na koncie? 3 bramki. 3 bramki. Która szczególnie ci zapadła? No, pierwsza z Irlandią, bo w trzeciej minucie i w debiucie. Najmłodsza z narodowych reprezentacji, a więc kadra do lat 15, w październikowym okienku reprezentacyjnym udała się do Dublina, gdzie czekał ją dwumecz z reprezentacją Irlandii. Dla zawodników urodzonych w roku 2007 to pierwsze w historii mecze międzypaństwowe, choć większość z nich brała udział choćby w letnim zgrupowaniu Talent Pro w Opalenicy. Taki skład posłał do boju na to spotkanie trener Rafał Lasocki. Pruchniewski w bramce, a dalej Jaroszuk, Sokołowski, Brzyski, Monika, Dziewiatowski, Szczepaniak, Popielec, Stankiewicz, Czułowski i Przyborek. Pierwszy gwizdek sędziego. Polacy rzecz jasna w biało-czerwonych strojach i dość szybko przechodzimy do ofensywy. Już w trzeciej minucie akcja prawą stroną boiska. Piłka odnalazła w polu karnym Cypriana Popielca. Sprytnie zawodnik zagłębia. Jego strzał zablokowany, ale futbolówka trafiła do Adriana Przyborka. No i to drugie uderzenie znalazło już drogę do bramki. Autorem pierwszego gola w historii tej reprezentacji, więc zawodnik Pogoni Szczecin, do której Przyborek trafił niedawno z Bałtyku Koszalin. Kariera twoja się rozwija. Od 3 stycznia będziesz trenował na stałe z pierwszym zespołem Pogoni Szczecin. Czy czujesz jakąś różnicę w treningach młodzieżowych, a z seniorami? I jak się z tym czujesz? No wiadomo, zawsze jest różnica, jak z zespołu juniorów trafiasz do seniorów, a jeszcze tym bardziej, że jest to ekstraklasa. A teraz ten miesiąc przepracowałem z trenerem od przygotowania motorycznego i myślę, że jestem gotowy na pierwszy zespół bez problemu. Nie masz obaw? Nie mam żadnych obaw. Popatrzcie na tego człowieka, taki mental. Skąd już to znamy, tak? Przed tobą podobną drogą przeszedł Kacper Kozłowski. Czy mieliście okazję? Nie. Tak osobiście nie mieliśmy okazji porozmawiać. Spotkacie się później w reprezentacji, tak? Oby. Jak wygląda twój dzień? Takim w tygodniu taka codzienna rutyna w Akademii Pogoni Szczecin? To wiadomo, no, zależy też jak mam treningi, ale to przeważnie szkoła. Po szkole od razu jedziemy na trening. No i po treningu mamy czas wolny dla siebie. Czasami mamy też 2 treningi dziennie, więc tego czasu też jest mniej. No ale przeważnie jest to szkoła, trening i tyle. A co robisz w wolnym czasie, gdy się tak zdarzy troszeczkę wolnego? Co lubisz robić? No to przeważnie wolę sobie odpocząć, bo też jeśli wstajesz rano i od razu po szkole masz trening, to też mam mało czasu na odpoczynek. Pobudka o której? Przeważnie o 7 tak mniej więcej. I to wiadomo, że człowiek się męczy, jak tak, bo też to cały czas, dzień w dzień wstajesz do szkoły, trenujesz i później jeszcze musisz odrobić lekcje i to wszystko się tak nakłada, ale jak mam na przykład taki dzień wolny, no to odpoczywam sobie po prostu w bursie i tyle. Bierzesz plejaka w ręce, czy po prostu robisz nic? Nie, no po prostu sobie leżę, czasem jakiś serial sobie odpalę. Bo tak przeważnie w bursie to tak nie ciągnie mnie do grania. A ulubiony serial? Last Chance You, o koszykówce. Czy pamiętasz jakąś najbardziej trudną sytuację piłkarską dla ciebie? Co się wydarzyło? Mimo młodego wieku jakiś tam bagaż doświadczeń jest? Może nie było takiej aż bardzo ciężkiego momentu jeszcze w mojej karierze. Ale był taki jeden, jak właśnie w meczu
meczu z Salosem, tak, jeden z ważniejszych meczy, właśnie złapałem kontuzję, złamałem obojczyk i po prostu czułem się taki bezsilny, że nie mogłem pomóc drużynie, bo wtedy walczyliśmy o celiotkę właśnie i ten mecz właśnie, no z nimi walczyliśmy tą celiotkę i w tym meczu doznałem tej kontuzji i taki ten miesiąc bez grania w piłkę też mnie trochę dotknął, bo wiadomo, jak jesteś piłkarzem, no i przez miesiąc nie dotykasz piłki, to jest ci ciężko z tym. A później jeszcze pomału włączanie dopiero, tak? Tak. Jeszcze nie możesz wejść w cały trening? Tak, ale ja właśnie po zdjęciu gipsu, tak myślę, że z tydzień normalnie byłem w meczu tam, bo wtedy pojechałem na kadrę zachodniopomorskiego i nie dostałem całego meczu, ale dostałem połówkę i właśnie tydzień po zdjęciu gipsu. I byłeś głodny gry, więc wtedy dałobyś chyba 120%? O. Wtedy tak. Coś ustrzeliłeś, pamiętasz? Nie, wtedy nie. Jakiej muzyki na co dzień słuchasz? Myślę, że bardziej rapu takiego. Polskie, amerykańskie czy... Różnie. Ostatnio co słuchałeś? Ostatnio? To tak angielskiego jakiegoś rapu. Nie podasz żadnego przykładu? Może artysty jakiegoś. No. To Sempra C, Lil DJ. Coś ten to są twoje klimaty? Tak. Też mi na przykład muzyka pomaga się odstresować, czy właśnie zrelaksować. Też przed meczem lubię sobie posłuchać muzyki, żeby się odciąć od wszystkiego i skupić się tylko właśnie na meczu. Podróżując na mecze w Centralnej Lidze Juniorów, to macie dużo czasu, tak? Na bycie samym ze sobą, tak? Więc chyba wtedy odpalasz słuchawki. Mhm. I sobie leżę, słucham muzyki, czy właśnie oglądam jakieś seriale. Twój ulubiony zespół, któremu kibicujesz? Juventus. Zawodnik? Jest nam odpowiedź? Zawodnik? No to mam dwóch. Neymara i Ronaldo. A to znam inną jeszcze Dybalę kiedyś mocno. Tak. Właśnie, no Dybalę bardzo lubię też dalej, tylko że no wiadomo, bo to był taki zawodnik, że może mi jakoś mocno nie imponował, ale po prostu miałem do niego taki sentyment taki, tak. Że po prostu też lubiłem jak gra, ale na przykład no, nie mogłem go porównać nigdy do Neymara czy do Ronaldo, bo to dwa różne światy. To ligę, którą oglądasz najchętniej i zespół, któremu kibicujesz? To właśnie myślę, że włoską. Włoską i myślę, że tak hiszpańską. No i najbardziej Juventusowi. Za 5 lat, gdzie się widzisz? I za 10 lat, tak? Gdzie chciałbyś być? Znaczy, jakie masz plany? Na ten moment skupiam się właśnie na pierwszym zespole. Nie ukrywam, że chciałbym zadebiutować na razie w Ekstraklasie, a dopiero później pomyśleć, co dalej, ale tak jak miałbym teraz wybierać, to właśnie jakiś klimat, taka włoska piłka czy hiszpańska. Jesteś skrzydłowym, tak? Prawie skrzydło. Jeszcze zawodnika z swojej pozycji, to tak? Kogo podpatrujesz, od kogo się uczysz, inspirujesz? Szczerze mówiąc, to tak... To myślę, że Neymar. Neymar może nie gra na prawej stronie, ale właśnie wzoruje się na Neymarze. Próbuję coś od niego wyciągać. To teraz mamy specjalny czas pozdrowień dla wszystkich, kogo chcesz pozdrowić, więc oko kamery jest twoje. No to tak, no oczywiście chciałbym pozdrowić rodziców i może brata, który to będzie oglądał. Pozdrawiam cię i powodzenia tam w Warszawie, bo teraz wyjeżdża z wojskiem. No i ogólnie chłopaków z Bałtyku, żeby dążyli za marzeniami i nigdy się nie zmieniali. Dzięki. Dziękuję bardzo.